Dobry wieczór, Katarzyna Ciepielewska. Zaczynamy raport z granicy. A na początek programu ważna decyzja irackiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który wstrzymał wszystkie loty na Białoruś. Tymczasem minionej nocy ponownie było słychać strzały ze strony białoruskiej. Poinformowała o tym Straż Graniczna. Od początku miesiąca prób nielegalnego sforsowania granicy było już ponad 4 tysiące. Sytuację monitoruje nasza reporterka Aneta Dyrla, która jest w miejscowości Kołacze w Lubelskiem. Witaj, Aneto, proszę o szczegóły. O sytuację na naszej wschodniej granicy, Aneta Dyrla. Aneto, bardzo ci dziękuję. Prowokacje na granicy ze strony białoruskiej są i będą miały miejsce, a w sytuacji ataku hybrydowego oczekuje wsparcia opozycji dla instytucji państwa, oświadczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, komentując strzały oddane na granicy polsko-białoruskiej w kierunku polskich funkcjonariuszy. A od dziś naszej granicy przy Białorusi dodatkowo strzegą patrole konne Wojsk Obrony Terytorialnej. Stanula, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, był moim i Państwa gościem. Panie kapitanie, serdecznie dziękuję za rozmowę. I kończymy ten raport z granicy. Kolejne wydanie o 21:20. Bądźcie Państwo z nami.